22 października wspominamy świętego Marka z Jerozolimy, biskupa i męczennika. Po stłumieniu powstania w Judei w latach 132-135 przez cesarza Hadriana z Jerozolimy uciekli Żydzi, a na ich miejsce osiedlili się tam poganie, jednak wielu z nich zostało chrześcijanami. Marek został ich pierwszym biskupem. Troszczył się o rozwój tej wspólnoty. Wiadomo o nim bardzo niewiele. Był człowiekiem pochodzącym ze znakomitego rodu i bardzo wykształconym. Swoją wiarę w jedynego Boga przypieczętował męczeństwem. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Marka biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.